Halo, halo, cześć i czołem, moi drodzy, ja jestem Szpaku Szpakowski, witam was serdecznie w Wiktorii Dwójce Hearts of Darkness Polską. Kontynuujemy naszą silną, potężną Polskę, która całkiem niedawno zdobyła tereny Śląska. Odbiliśmy sobie Śląsk, a to jest naprawdę centrum przemysłowe świata. Widać, że Prusy na tym mocno straciły, a stracą jeszcze więcej, gdyż, jak to ktoś ładnie zauważył, Nardenia. Nie, to dzisiaj będzie Narnia, dzisiaj Prusy mają mocno Brandenburgię, Narnię, Prusjan, Westfalien. Westfalien również będzie nasze, Magdeburg, Pomeranie, wszystko to będzie nasze, moi drodzy państwo, wszystko to będzie nasze. A dokonamy tego za pomocą prostego triku, którego nikt się nie spodziewa, czyli znów będziemy musieli fabrykować na kogoś chory. Kto kogo? Dla ciebie? Ty? Masz? Sojusz z wieloma tymi państwami. Ty. Hanower nawet nie ma sojuszu. To jest Hanower cały czas. Patrzcie. Tak oddzielony ten teren całkowicie. Lewy. Anhalt. Nie. Saksonia Weimar. Nie. O. Memmingen. Może być. Memmingen. Upokorzenie. Proszę bardzo. Lecimy. Na razie jakoś serdeczną trójkę. Moi drodzy, dziękuję cały czas za oczywiście fajną aktywność pod odcinkami i tak dalej. To jest naprawdę... Nie, powiem wam tak, rewelacyjna sprawa, kiedy to się wszystko czyta, internet, można o nim porozmawiać i tak dalej. Ja jestem zachwycony, naprawdę. No ale nie wiadomo, nie będziemy sobie tak cały czas słodzić, bo takie słodzenie na okrągło. Starajmy się o to, żeby Polska była taka, jaka powinna być, dumna, silna i potężna. Dostaliśmy infamię, no szkoda, no zdarza się, mamy 5 infamii już. Ale to szybko spadnie, patrzcie na Francję. I oczywiście spojrzałem sobie później po odcinku, tak jeszcze raz z ciekawości. O co chodziło z tą Francją, dlaczego oni się tutaj biją? Moi drodzy, Francja przekroczyła 25 infamii i jej cały świat wojny prawie wypowiedział. No patrzcie, kto jest Grecja, to jakieś to Orisa, tak? Orisa? O, jak ten robocik w Overwatchu. OR-15 Orisa. Znaczy, nie no, głównie patrzę, że Wielka Brytania i jej sojusznicy, czyli Wielka Brytania i przyjaciele. O, mamy kolejny raz wybory. Jeszcze nie pójdziemy w stronę liberałów, jeszcze nie dawajmy liberałom wygrać, pomimo że będą gdzie chcieli. O, i przy okazji Brytyjczycy zgarnęli dla siebie tereny. Widzicie? Zgarnęli ten teren British Columbia. Wzięliście coś jeszcze więcej, czy nie? O, gdybyście wzięli tutaj ten... Massachusetts? Nie, to jest Nowy Jork, tak? Tak, Nowy Jork, sąsiadujesz z tym. Ja jeszcze, gdy sobie grałem kiedyś Brytyjczykami, wziąłem Nowy Jork. Dlaczego? Bo ten teren ma potencjał, by się stać najmocniejszym punktem w USA. To jest, to nie są żarty, to nie są przelewki, tak jest. Dobra, zwiększmy wydatki na edukację. Trzeba mieć ludzi mądrych i silnych, potężnych. I może taryfy zmniejszmy. Zmniejszymy troszkę taryfy. Bo wiadomo, no przemysł się nie będzie rozwijał przy tak wielkich taryfach. Musimy zmniejszyć niestety podatki dla klasy średniej. No jak przemysł ma się rozwijać, no to... Wybaczcie, wiecie jaka jest sprawa. Plus oczywiście musimy co chwilę rozprawiać się z buntownikami. Co chcemy iść? Moralizm? Moralizm, a tu jest ateizm, pluralizm. Nie, to sobie... pluraliści są ci, którzy... Dobra, bo kiedyś cały czas mi się myliło. Myliło mi się, że sekularysta jest tą osobą, która jest jako pluralista, a pluralista jako sekularysta. O co chodzi dokładnie? Sekularysta jest osobą... nie, dobrze mówię. Źle to czytam. Nie, to wszystko okej, bo sekularysta to jest osoba, która uważa, że instytucje religijne nie powinny wchodzić w ogóle w administrację, w politykę i tym podobne. A nie, to dobrze czytałem. Po prostu nawet patrzyłem na sam dół, że pluraliści dostają, a sekularyści się wkurzają. Nie wyspałem się chyba, czy coś. Nie mam pojęcia. Religijna nie jest sprawą, no, ale radzimy, że jest tylko jedna wiara, jeden Bóg. A w ogóle jakie mamy religie u siebie? Możemy to sprawdzić. Mamy ortodoksów prawosławnych, mamy wszystko podchodzące pod kulturę taką... O, Żydzi! Dużo tych Żydów. I polscy Żydzi to są. No ale z tego co widzimy, nasza religia opiera się głównie tylko na... Nasz kraj opiera się tylko na trzech religiach, widzicie? Jak tak sobie idziemy cały czas w dół, Czy zobaczymy jakąś inną religię? Tak szybko, szybciej. Nie. Czyli mamy Żydów, prawosławnych i katolików. Spoko. A my za chwilę tutaj skończymy fabrykować. Proszę bardzo, już podejdźcie pod granicę. Już raczej nie będziemy robili mobilizacji. Tak mi się zdaje, że to będzie bez sensu. No niestety znów taryfy muszą skoczyć w górę. Musimy utrzymać wojsko przy pełnym gazie. Może rozbudujemy coś z przemysłu oczywiście. Rozbudujcie. Na Mazowieckim już chyba nie musimy pompować żołnierzy, tak sądzę. Może zaczniemy po prostu produkować craftsmenów, żeby rozbudować nasz rejon mazowiecki, który również też powinien być mocny, bo to jest teren stolicy, a jest, no, ucieka mocno. No, musimy na razie wspierać konserwatystów, sorry. Dobra, nie was. Chcemy, żeby była wojna z... Gdzie oni są? Kogo ja chciałem? Was, nie. Niżej. Mayman.
Kto dojdzie? Dobra. Tak, jesteś Aliot Weave, dobra. I pyk. No, proszę podzielić wojnę, bo tak się zawiesiłem i nie wiedziałem, co się działo. Dobra, Prusy dołączyły, super. Podejdźcie, podejdźcie. Wy jesteście generami, ty jesteście taki dobry, ty jesteś Mokronowski. W ogóle jest ten Patton? Znaczy Patton, MacArthur. Ty, Charge de Gaulle! Mamy Charge de Gaulle'a. Tego typa nie kojarzę, jakiś krasolut chyba. A tu jakiś konkwistator. No, Charge de Gaulle! Nie Charge de Gaulle, Boże, PTEU! Jezus Maria. Dobra, Skandynawia już ja przybyła siłami. Super, to macie, macie też 4. Macie takie udawane 727. Okej, okay, spoko. O dobra, oni tutaj idą zaatakować. Sujcie, sujcie, dobrze jest, stop. My sobie dajemy dżingoizm. Na razie jeszcze nie walczcie. Dobra, niech sobie oni chcą się rzucić na tych. Ale my się rzucimy może na nich, o. Widzicie? Jak ja ruszam, oni ruszają. Jak ja stoję, to oni ruszają. I tak cały czas w kółko Macieja. Dobra, poczekamy sobie, aż tutaj przejmą ten punkt. No, 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 już skończyliście. Dobra, konserwatyści znowu wygrali, super. Może damy chwilę pauzy, bo tam muszę mikrować tymi wojskami i cały czas rozbudowuję im przemysł. Cały czas się tym bawmy. Dobra, wybuchli nam niestety anarcho-liberałowie. A wy tutaj podejdźcie i wspierajcie swoich kolegów w boju. Za chwilę dojdziecie i będziecie ich wspierać, spoko. Francja już tam z drugiej strony robi rozpiernicz i to taki ostry, konkretny. A my z przewagą żołnierzy niestety dostajemy mocno po dupie, bo kostki pewnie. Tak, bo my mamy 0 kostek, o teraz mam 9 do 8, no to oni też stracą. Te kostki są tutaj tą losowością. No i to, no, kostki są losowe. No Boże Święty, znowu mamy 9. Dajcie o nim 0, my mamy 9. No, dziękuję. No widzicie, i dlatego wygraliśmy. Więc tak. Ten oddział, niech idzie bić buntowników. A ten oddział, nie, 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 nie. A ten oddział, niech idzie... No wyjdź tu, wyjdź poza teren. No, typie, dziękuję. A czasami to sterowanie jest mocno drewniane. Poradzisz sobie z tymi buntownikami, grunty, żeby nie stracić stolicy. To jest... Serio! Arr! Zapomniałem zaznaczyć, że chcemy teren. Zapomniałem, że Francja pisuje, o nie! Nie, no, bez Francji to byłoby ciężko tak naprawdę. To trzeba znowu pokazać, trzeba znowu kogoś lecieć. Dobra, tym mamy rozejm. Z tym nie możemy. Z tym ma rozejm za dużą ilością krajów. Ten ma, to jest Bawaria, czyli to jest Austria. Hesse, Denmark też odpada. Dobra, Bremen. Upokorzenie. Nie, zapomniałam! Jak ja mogłem zapomnieć powiedzieć, że oddawajcie tereny. Straciliśmy tylko głupio żołnierzy, ale dostaliśmy trochę prestiżu. To akurat dobre. Bo umacniamy się na pozycji Great Powera. No ale jednak bym wolał zdobyć jakieś tereny. No i Prusy zostały upokorzone i to mocno. Jezus, nie, trzeba od razu dawać ten. Trzeba od razu stawiać informacje, że chcemy się bić. Możemy jakąś armię budować? Nie. Będziemy za chwilę mogli pompować większą ilość żołnierzy. I myślałem, by żołnierzy pompować właśnie z tych rejonów, tego Brześcia i tak dalej. Kim wy jesteście? Anarcho-liberałowie. Okej. Okay. Wy też się tutaj zabijajcie wszyscy. Wybijcie tych głupków. Oni nie są nam potrzebni. Może za chwilę zmniejszymy też, utrzymali trochę na armię. Dacie sobie radę, tak sądzę. Tylko po to, żeby sobie zmniejszyć taryfy. Przemysł musi cały czas się rozwijać i rozbudowywać. You won, Army Organization, okej, okay, spoko. Wyjdziecie pobić tych. Boże święty, co ja... Jak ja mogłem zapomnieć o nie? Dobra, za chwilę znów pójdzie upokorzenie, więc... Mamy przy okazji dużo punktów. Dwie Sycylie. Proszę sojusz ze mną. Tym razem nie będę... A nie, muszę was tak wzywać. Muszę was tak wzywać razem do wojny. Wy jesteście w sferze tych. Belgia, to jest... Belgia za chwilę spadnie. Tak sądzę. Chociaż dziwi mnie, że Holandia jeszcze jest tak blisko. W sumie Belgia ma fajny ten obszar. On to jest chyba obszar Barden i tutaj ogólnie ten południe, Walonia i tutaj... Nie, oni tutaj mają dwa rejony. Miałem powiedzieć, że Walonia i Barden są takimi mocnymi rejonami, ale jak Belgia ma tylko dwa rejony, no to coś pokręciłem. Dobra, tutaj dostaniemy teraz dodatkowy cel fokusu narodowego i nie będziemy badali nic nowego. Dlaczego? Bo od 1960 mamy empiryzm, czyli większą liczbę dostawanych punktów. A wiemy, że to nam się przyda. Brest, wy nie macie żadnego przemysłu. No bo nie macie. To jest akurat prawda.
Zatem, dobra, kłódka, jest, widzieliśmy tam nawet obrazek Otto von Bismarcka, bo znowu, tym razem nie zepsujemy nic. Tym razem jeszcze raz wypowiemy tą wojnę i dodamy sobie od razu po pierwszych bitwach, że chcemy łez Prusen. Dobra, regenerujecie się. Dobra, jeszcze raz. Dostaliśmy 0,2 infami, o nie. Jak my to przeżyjemy? Tak, zrobiliśmy, że teraz więcej ludzi będzie chciało dostać wolną prasę. W ogóle ich nie interesuje wolna prasa, oni nic, oni mogą sobie czytać, co państwo im daje. Są zadowoleni z tego. Dobra, Prusy, trzeba was jeszcze raz gnębić. Boże! Co ja zrobiłem? Nie, to jest... Nie. Upokorzenie na maksa, naprawdę. Będę to teraz przeżywał tak zwany jak mrówka okres. Co chcecie? Otoman... A tak, bo my Otomanów tutaj... Aha, no tak, zapomniałem, że my Otomanów sobie chcieliśmy wziąć do strefy. I na, on mi to pasuje. Bardzo pasuje. Punkty się oszczędzają. Ile już oszczędziliśmy? 1700, 1900, okej. Okay. Dostajemy tylko 15 punktów niestety dziennie. To na przykład w okresie ma Prus grań Niemcami wtedy. Wyszło około 20 coś. Ale Niemcami mieliśmy 70 wykształconej ludności już na sam start gry. War Justification już jest. Dobra, na co my chcieliśmy, na co my fabrykowaliśmy? Na to? Nie. Na to. A może zobaczę. Tu? Nie. Frankfurt? Nie. Może za dużo tych małych państw. Nie. Tak, na to. Dobra. Declarate war. Wszyscy zaakceptują. Super. Dobra, musimy wygrać pierwsze bitwy. Musimy teraz wygrać pierwsze bitwy i od razu stawić, że chcemy dostać ten teren. Zapisz ich? Zapcie ich. Ja chcę pierwszą bitwę mieć wygraną. Kiedy dojdziecie? 14-14. My dojdziemy 14-14. Dobra, zapiecie ich. Okej. Okay. Najpierw okazujemy lepsze kostki i tak dalej, super. Pozbędziemy się i całej tej armii. Bo w Berlinie mają pewnie... Jak ta wojna nie idzie, znam pomyśli. Halo? Tyk, 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 tyk. Właśnie rozbiliśmy, właśnie rozbijamy ich główną armię. Ta wojna nie idzie, znam pomyśli? Dobra, już. Oni uciekają do Berlina. Możemy dostać, czy nie? Bo znowu za chwilę... Dobra, nie. Bo to widzicie, jakie to jest zrąbane. Żeby po prostu nie było tego, że nie możemy dać. Chcemy to wziąć, wygrywamy tę wojnę, no i możemy to po prostu wziąć, bo jak wojna nie idzie po naszej myśli, co oni nam tu coś wzięli? Właśnie niszczymy ich jedyną zawodową armię w tym kraju. Gdzie ty idziesz? Do... Kutukubusa. Nie wiem, co to jest. No zniszczcie, proszę. Ich, oni mają już tu... Nie ma ich tutaj już nic. Prawie, organizacji. Tylko my tracimy żołnierzy. Tak by nasi żołnierze do siebie strzelali, bo przeciwnik nie miał do kogo. Aha, po co idziesz tutaj, tak? No, wybijacie to? Brawo, brawo panowie, wybijcie. Oni na tej przejmują tereny, super. Wy się tutaj wyżynacie jak świnki, a oni nam przejmują tereny. Nieźle, nie? Bo nie potraficie zniszczyć jednej zawodowej armii. Dobra, już, znikać. No, i znowu strzelają do siebie, bo przeciwnik uciekł. A do kogoś strzelać trzeba. Już? Wybijecie ich? To są ci uciekający Prusacy. No i znowu do siebie strzelają, nie strzelać do siebie. Ciołki. Dobra, już za chwilę znikną. My więcej na tym tracimy niż oni. Dobra, jest, znikli. Zobaczcie ten Berlin. Boże święty. O mój Boże. Dobra, Otomani. Pamiętacie, jak kiedyś królowaliście nad Europą? Pamiętacie te czasy? No znaczy, to już było dawno i to już to było tak zwane dawno i nieprawda. No ale wiecie, jak jest. Ej, może sobie weźmiemy coś jeszcze? Może weźmiemy Pomeranie. Hihi. O 70 pał rozkoszy, to nie weźmiemy tego. Nie ma szans. Dobra, Berlin jest nasz. Może odnowcie robimy sobie troszkę organizacji. To jest po pierwsze taka podstawa. I sprawdźmy, czy przy okazji to nagrywam. Bo jeżeli okazuje się, że tak godam, nagrywa się. Że tak godam i okazuje się, że zapomniałem odpalić nagrywania. Jak zwykle musisz zacząć przy odpalaniu gry. Ja tu nic nie przeczę, wypiję sobie herbatę. Bo dzień bez herbaty u mnie jest takim dniem. No
Niby jest, ale wolę wypić herbatę. No bo to lubię po prostu wypić herbatę. To chyba nic złego, prawda? International Crisis w Adolfie? Alfrodzie, dobra. Ej, zaraz, a ty Skandynawia się za mnie nie bijesz? Przecież cię wezwałem do wojny. Czemu Skandynawia nie jest ze mną w wojnie? Hm? Hm? Czegoś tu nie rozumiem. Dobra, odbijcie te tereny. Dobra, ruszają na nas, bijają się. Damy im radę? To wszystko zależy od kostek. Bo możemy dać radę, ale jednocześnie nie musimy. Dobra, możemy teraz dać tutaj ten empiryzm. Oszczędziliśmy na to sporo punktów. Boję się, że jednak nie damy rady, bo kostki nie służą nam. Dobra, wycofajcie się i zorganizujcie. My tę wojnę raczej spokojnie ogramy, bo już Francuzi za chwilę mogą, że przyjdą. Zważywszy, że oni mają jedną dywizję zawodową. To są chłopi. Chłopi nas pobili. Chłopi pobili armię, nad którą płacę ogromne pieniądze. Panowie, tak się nie robi. To jest po prostu, kurde, nie fair. Dobra, pyk. Może wy odbij... O, widzicie, zregenerowaliście się i dostaliśmy West Prusen. Danzig ich Polish. Czy jakoś tak? No, może. Dobra, skoro rozwiązała się kwestia pruska, tak naprawdę, możemy teraz podobny numer zrobić z Austrią. Tylko, że może zanim do Austrii pójdziemy, odnowimy swoje brygady, bo nasza armia, no niestety, udaje, że jest armią. I to bardzo skutecznie udaje. Nie ma już koni, nie ma ludzi, nie ma sprzętu, przepraszam, też mikrofon, karabinów, pistoletów. Ale za to mamy tutaj West Prusen. A Prusy zostały po raz kolejny mocno oskarcone. Nardenia, co? Czemu nie zrobiliście sobie tej Nardenii? Prusem Westfalen, przecież... Aha, to jest West Prusen, Boże, co ja... Westfalen, gdzie jest? Tu jest. Czyli tutaj to zagłębie rury i mocno daje w punkty. No dobra. Rozbudujmy przemysł, gdzie tylko się da. Tutaj pompujemy cały czas w inteligentną klasę robotniczą. O, fabryka amunicji się teraz produkuje w Mazowieckim, spoko. Widzicie? Nawet huta szkła nam przynosi już pierwsze dochody i pieniądze. Czy to nie fajny pomysł? Dobra. Socjaliści! Za każdym razem reaguje tak samo. O nie! Tak się nie robi. Dobra, chwila. Kto wybuchnie jaka wojna? Austria ma po swojej stronie Skandynawię i będzie walczyła przeciwko Belgii i Wielkiej Brytanii. A my możemy w każdej chwili dołączyć do kryzysu i wspierać czyją stronę. Chcemy to? Nie. Bardzo tego nie chcę. Po co nam to? A to kryzys? A na to co komu? Znaczy, jako, wiecie, jeśli chodzi o mechanika, że jeżeli się bijesz, poprawimy sobie relacje z otamanami, jeżeli się bijesz, to nie można ten... Co ja się napisiłem? O! Jeżeli ktokolwiek, jakieś państwo się bije, to nie może dołączyć do kryzysu. Po prostu jest w wojnie, więc interesuje się jakimś kryzysem, który nawet go nie tyczy. Chwilka, odnowmy sobie też armię, będę tłumaczył dalej. 5-1-6, bez inżynierem jest armia. Tyk. 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 Dobra. Po co mamy się bić w tym kryzysie, skoro mamy swoje tak naprawdę potrzeby? Dobra, punkty cały czas rosną, cały czas rosną. I jeszcze będzie tego jeszcze więcej. Patrzcie, 17,9, 17,9 i 20. Mamy aż o 3 punkty więcej. O 3 punkty. Dobra, co możemy? Przemysł? Może teraz tory troszkę lepsze? No byłoby dobre. Jesteśmy troszkę do tyłu z technologiami. No wiadomo, na początku dostawaliśmy tylko 5 punktów, teraz 20. Jest plus, jest progres, że tak to nazwę. O, plurality też ma dodaje, jeżeli pamiętam. Tak, gdzie 95%. Nie wiem, jak to przetłumaczyć na polski, tak szczerze. Nie wiem, jakoś rozwój klasy bogatszej. Nie wiem. Dobra, taryfy zmniejszmy, podatki zmniejszmy. O, lepsza produkcja węgla. A to jest super, bo posiadamy Śląsk, posiadamy tutaj te tereny. Cheers! Nie ma cheers, nie ma zdrowia. Dobra, chwila. Wy się bijecie i zabijacie, prawda? Nie zabijacie się. Za mało się zabijacie, jak na moje. Musicie się, moi drodzy, osłabić. Musicie być jeszcze gorsi, jeszcze słabsi. Po to, aby... jakby to ładnie nazwać? Po to, abym mógł wypowiedzieć na jakieś moje państwo. Was nie, bo nie chcę się bić z Bawarią. To jest też nie coś, co chciałbym się bić. Saksonia, może tego nie, bo Bawaria. Bawaria. Luka. O! Leżat Luka. Upokorzenie. No i coś bierzemy, co jest nasze. A co jest nasze? My mamy swoje tereny. Bielsko. Tutaj Bielsko, Nowy Sącz, Tarnów. To jeszcze Słowacja, ta Bystrica. W ogóle można Czechosłowację stworzyć. A może stwórzmy Czechosłowację?
A może właśnie spuśćmy czołg Słowacji i cieszmy się z naszych braci Pepitków? Wiecie, jakby to zabolało? Ale zanim do tego dojdzie, musimy mieć po prostu otomanów w swojej, można powiedzieć, w swoich szeregach. Dobra, dodaj do strefy, oni za chwilę powinni raczej do nas dojść bez problemu. Polepszymy z wami relacje oczywiście. Bo ja nie zamierzam spaść z Polski jako Great Powera. Dlaczego nie chcecie? Bo macie, aha, wy jesteście w wojnie? Nie. Jesteście w mojej strefie, proszę dołączyć do mnie. Dobra, więcej liberałów do rządu idzie. Jak jest więcej liberałów, to może uda się robić jakieś polityczne reformy albo socjalne. Nie ukrywam, że na tych kilku socjalnych reformach najbardziej mi zależy. Wiem, socjalne, socjalizm, tak dziwnie to brzmi, no ale... Kilka. Wojna rosyjsko-brytyjska. Chwila. Wypowiedzieliście wojnę jakiemuś państwu, które ma wojnę z Osmanie wypowiedzieli wojnę jakimś dzikusom, którzy mają coś z Rosjanami. Zaraz wiadomo, dzikus z dzikusem się trzyma, no ale... Halo? Coś mi tu nie gra. No nic, no to Osmanie teraz zostaną troszkę po dupie. Rozbudujemy cały czas nasz przemysł, aby były lepszy output, input i tak dalej. I w międzyczasie możemy rozbudować naszą infrastrukturę zwaną torową. Tutaj. Tutaj. Plurality jeszcze wyżej, bardzo się cieszę. W Warszawie obowiązkowo. Może tutaj w Płocku. I może idźmy bić buntowników, bo nam się znowu zaczęli wylewać. A dostaniemy kilka punktów, a zaczniemy dostawać mniej. Ale będzie lepsze assimilate. Musimy asymilować ludzi. Musimy zrobić to, co robiła Polska Litwa, czyli asymilowała wobec siebie ludzi i dostaliśmy trochę więcej prestiżu, bo jako pierwsi coś wybadaliśmy. Jak mówiłem, że jeżeli wybadamy coś jako pierwsi, dostaniemy po prostu więcej, najwięcej prestiżu z tego. You won. Okej. Chwila. Wiecie, że Skandynawia będzie mogła brać udział w wyścigu kolonialnym? No. To nieźle. Nie za wyścig kolonialny. Dobra. Dwie Sycylie są do naszej strefy. Spoko. Zawsze musimy, znaczy nie są do naszej strefy, ale możemy sobie polepszyć opinię. Musimy bawić się z tymi strefami, może nawet Rosję weźmiemy. Ale to byłoby zabawne, gdybyśmy Rosję wzięli do naszej strefy. Gdybyśmy mieli taką wielką Rosję, która by chciała być z nami sojusz, dlatego że nie... O! Dostaliśmy jakiś tam, widziałem, speed do busty do przemysłu. Ej, dobra, czekajcie, musimy podnieść podatki. Bo nie zarabiamy nic teraz prawie. Niskie daniny, składki, akcyzy, podatki. Chwila, patrzcie. Podpiszmy Konwencja genewska. Czyli to już otłumaczyłem, co to jest, więc aktualnie nie jest to potrzebne tłumaczyć drugi raz. Już dostajemy 22 punkty na dzień. Cały czas się rozwijamy z tym. A musimy nadrabiać dużo technologii, no nie ukrywajmy. Ludzie muszą być mądrzy, of course not. My nie chcemy tutaj prowokować żadnych sytuacji niebezpiecznych dla nas. I przy okazji musimy jakoś zarabiać. To jest właśnie punkt, słowo klucz. Musimy zarabiać. Może zmniejszmy sobie, utrzymanie na wojsko, bo czy będzie nam teraz coś chciało wybuchnąć? Nie, niby się zbierają anarcholiberowie, bo mają ból tyłka. Ból tylnej części, że... Nie stawiam, że anarcholiberowie nie są w rządzie. Może zwiększmy jakość administracyjną. Dlaczego? Bo w tych rejonach... Jak to wygląda? Bo mając administracyjną lepszą jakość, będziemy później pobierali jeszcze więcej pieniędzy, będziemy się lepiej tym... Będziemy lepiej ściągali podatki i ogólnie takie tam. Dobra, przemysł cały czas musi się rozwijać. To jest dalej mazowiecki. Mazowieckim też musimy rozbudować. O! The output. Super. Szkoda tylko, że nie produkujemy herbat. Tak to byśmy naprawdę mogli się zaszczycić tym, że zarabiamy coś na tych herbatach. Austria. Czemu masz za dużo brygad? Za dużo ma. Dobra, są wybory. Może odsuńmy tutaj wojsko. Chcecie przejść przez tereny. Ok. I przy okazji rozbudujemy sobie tutaj jeszcze tereny. 605. 605, co oznacza 725. 7 2 0 6 5. Tyk, tyk, tyk. Tak? Dobrze mówię. Nie no, może w tym odcinku tak troszkę bardziej spokojnie, ale będziemy musieli szykować się powolutku na wbicie się w Austrię. Ale wiadomo, że do tego potrzebujemy większej siły. O, Otomani chcą sojusz, tego właśnie potrzebowaliśmy.
Dobra, rezydencji. Tego właśnie potrzebowaliśmy sojuszu od strony Otomanów, żeby zawsze mogli ściągać na siebie Austrię. Bo jak będą ściągać na siebie Austrię, no to nic tylko się cieszyć. Jak Hiszpania, Hiszpanio, to może ty chcesz dojść do naszej strefy? Będziecie. Ile wy macie wojsk? No 38 brygad, zapraszamy, zapraszamy. Będę miał bardzo potężnych sojuszników. Rosjo, nie chcesz być w mojej strefie? Nie, nie chcesz. Kurde, ale patrzcie, że cieszy mnie jeden fakt. Oczywiście nie chcę tu nic wykrakać, ale że mamy sojusz z Francuzami i oni z nami nie zrywają. No, polepszać relacji nie ma co, z wami też nie ma co polepszać. Z wami jest co polepszać. Z wami nie ma też co polepszać, z wami chyba. No, niby można. I dajmy sobie pół na pół, aby nikogo nie prowokować. W sumie mamy dwa silne kraje, oni mają dwa silne kraje, a wy nie macie nikogo. Oj, umrze troszkę ludzi na tym, na tych równinach. Ale co, czy to. Znaczy, to jest nasz problem, nie ukrywajmy, bo to jest nasz problem, no ale. Moi drodzy, ja sądzę, że w następnym już odcinku będziemy mogli już powoli myśleć o odbijaniu naszych terenów spod jarzma waszego, austriackiego. Moi drodzy, ja byłem Szpaku Szpakowski, to była Wiktoria Dwójka, trzymajcie się ciepło, cześć!